Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dinesh D'Souza. Dinesh D'Souza, no to jest Hindus, on przyjechał z Indii, tu studiował, robi filmy, udziela się w polityce, no ciekawy człowiek, wszystkim polecam. No i teraz on ostatnio, no dzień temu, czy dwa dni temu miał taki przekaz do swoich braci z Indii, Hindusów, czy jak tam chcecie ich nazywać, Indianie. Ja osobiście bym myślał, że to są Indianie z Indii. Kontrowersyjne określenie, no ale powiedzmy Hindusi, tak? Nie wszyscy ludzie w Indiach są Hindusami. Rozumiem to doskonale. Są tam różnie, najróżniejsze terytoria, Punjabi i tak dalej, są muzułmanie, no ale po polsku można powiedzieć Hindusi. No i on miał przekaz do tych swoich rodaków, no i się pytał, dlaczego są kretynami i głosują na Bidena. Dlaczego są kretynami i głosują na socjalistę. Powiedział, że w Indiach mieli kartki na żywność, w Polsce też mieliśmy na żywność, mieli kartki na najróżniejsze produkty, my też mieliśmy kartki na produkty. Czekali na telefony, my czekaliśmy telefony. Czekali na mieszkania, my czekaliśmy na mieszkania. I tak dalej, i tak dalej. No jedyna różnica jest to, że Czerwona Świnia Jaruzelski zrobił stan wojenny. Czołgi wystawił, żołnierzy wystawił. W przemówieniu o obronie socjalizmu 13 grudnia mówił o socjalizmie 149 razy. No i między innymi dlatego ludzie wybyli z Polski. To jest makabra. Między, powiedzmy, sierpniem Solidarnością, kiedy ludzie wierzyli, że będzie stan wojenny, do Okrągłego Stołu wyjechało prawie 2 miliony ludzi. Później ustawka Czerwonych Świń w pijanej Magdalence przy kanciastym stole doprowadziła do tego, że wyjechało następne 1,3–2 miliony. Także ze 4 miliony Polaków wybyło w świat przez socjalizm. Także jeżeli jesteś w Ameryce i w najbliższy wtorek, nie najbliższy, jutro jest wtorek, wtorek za tydzień, za 8 dni będziesz głosował na Bidena, no to jesteś po prostu kretynem. No ja nie wiem, co innego można powiedzieć. No, przyjechać do Ameryki z socjalizmu. I także się zgadzam z Dineshem, z D'Souzą. Jeżeli mieszkasz w Ameryce i głosujesz na Bidena, no to jesteś kretynem. No, dzisiaj chciałem rozmawiać na temat kampanii na... No, chodzi o koledże, szczególnie koledże dla czarnych. W Ameryce jest sporo czarnych uniwersytetów. To jest około 100. Nazywają je tak historycznie czarne koledże i uniwersytety, czyli to jest po angielsku to jest historically black colleges and universities. Czyli 100 to jest tylko 3% wszystkich koledzi, no ale ilość absolwentów, no to jest 20% czarnych absolwentów i absolwentek, no to właśnie jest tych historycznie czarnych koledzi i uniwersytety. No i wszyscy, no Trump stara się wciągnąć czarnych obywateli do tego, żeby po prostu, no, ciągle zachwala pracę, tak? Mówi, że większość młodych Murzynów pracuje, czarnych pracuje, że bezrobocie spada, że jest po prostu dobrobyt się zaczyna być, że zmienia się to wszystko, że demokraci przez ostatnie 60-70 lat, no to użyli czarnych do tego, do maszynki do głosowania. No i podciąga ich jakoś tak psychicznie. Teraz Trump zrobił większą kampanię niż w 2016 roku. Skoncentrował się na tym, żeby jednak polepszyć życie czarnych rodzin.
proponuje najróżniejsze kredyty podatkowe do budowania w biednych dzielnicach, w tych murzyńskich dzielnicach. Zmienił trochę prawo, bo dużo młodych ludzi, no i ogólnie czarnych było pozamykanych przez no, jeżeli byli recydywistami, no to tam drugi czy trzeci raz co się stało, to dostawali automatyczne wyroki, za jakieś za narkotyki byli skazywani, tak, także dużo ludzi siedziało, no to popuścił to, no nie wiadomo czy na dobre, czy na złe, no ale jednak troszeczkę popuścił, no bo jednak czarni chcą, żeby ludzie wracali do społeczeństwa, no ale są kryminalistami, no trudno powiedzieć, no ale dodatkowo też miliony, setki milionów, dziesiątki milionów pompuje w uniwersytety. Od 2017 roku taka dwupartyjna umowa w kongresie, to przekazali 200 milionów dla tych historycznie czarnych koledzy i uniwersytetów. No i to jest taka dziwna nazwa. No, część będzie pisała, że to jest rasistowskie, no ale to się nazywa United Negro College Fund, czyli Zjednoczony Fundusz Koledzy dla Negro. No, nie wiem, czy YouTube wykasuje to, czy część zawziętych polskojęzycznych przekaże, że jest to rasistowskie, no ale to jest angielska nazwa, oni się zastanawiali, czy zmienić właśnie to United Negro College Fund, czy nie zmienić, no i doszli do wniosku, że nie zmienią. 80 milionów to miało być co roku, no ale dużo pieniędzy dostają. Trump mówi dobrobyt, praca, no a Biden mówi tylko rozdawanie. Także to jest, obydwaj się starają dotrzeć do tej samej grupy. Trump nie ma ogólnie szans. Republikanie ogólnie też nie mają szans. Trump ma poparcie około 7% czarnych obywateli. No to jest większość tych ludzi, którzy widzi, że ta miseczka ryżu, którą dostają od demokratów, nie doprowadziła do niczego. Przez ostatnie 70 lat ilość dzieci bez ojców, no to na dzień dzisiejszy jest 80%. To jest coraz gorzej. Ten Bóg, honor, ojczyzna wśród Murzynów zostało to zabite. Także nie ma rodziny, nie ma uczciwości, nie ma tradycji. Skrobanek, tam teraz ta kwestia skrobanek jest bardzo no, kontrowersyjna w Polsce, no ale w Ameryce mówią, że przez ostatnie 40 lat, no to Murzyni mieli około 30 milionów skrobanek, tak, także to są, także, że mówią, że no, populacja jest około 8%, czyli strasznej ilości młodych czarnych ludzi się nie urodziła. Część demokratów, no to niby chwali, czy co najmniej nie krytykuje. Demokraci mówią, no tak, Trump podpisał tą ustawę, no tak jak podpisał 447, tak? Kongres daje mu coś do podpisania, on popatrzy i się zgadza albo nie zgadza. No i demokraci, no to troszeczkę mu dają tego kredytu zaufania, że podpisał. Dla odmiany niektórzy z tych koledzy, uniwersytetów, no to głosują dla Bidena, no bo to jest budżetówka, to jest socjalizm, no za socjalizmem niestety duża grupa idzie. Jeżeli nie płaci podatków, nie płaci dużych podatków, no to zawsze jest za socjalizmem, no bo socjalizm obiecuje więcej dać, niż zabrać. Także większość ludzi chce dostawać i nie chce dawać. No problem jest dopiero wtedy,
kiedy zaczyna brakować ludzi do zabierania. Także demokraci, ogólnie 99% demokratów, no to są socjalistami. No i na tych uniwersytetów wszyscy ci profesorkowie, wszystko, cała ta administracja, to jest przeciwko Trumpowi. Ciekawe jest, że na Uniwersytecie Dillard jest tym prezydent w Nowym Orleanie i Trump, znaczy oni dostali, jak kiedy była huragan Katrina, kiedy zalało Nowy Orlean, no to oni dostali 160 milionów pożyczki federalnej. No i Trump w zasadzie na koszt podatnika, czyli jak płacisz podatki, no to te 160 milionów, no to płacisz ty, płacę ja, płaci twój sąsiad, który płaci podatki. 160 milionów lekką ręką Trump zlikwidował, no i Uniwersytet Dillarda po prostu nie musi spłacić 360 milionów. No ale prezydent czarnego koledżu, co on powiedział? Nigdy nie będę głosował na Trumpa, no bo on jest rasistą, tak? Także przypodobywanie się nie pomaga. No, lewactwo po prostu nigdy nie doceni i nie będzie tego doceniał. Biden dla odmiany rozdaje. Biden rozdaje. On proponuje 70 miliardów. 70 miliardów, no to możecie sobie rozpisać, ile to jest zer w federalnych, no nie tyle inwestowaniu, no bo inwestowanie, no to można się spodziewać, że jest jakiś tam zwrot, ale 70 miliardów pompowania w koledże i w inne koledże, uniwersytety prowadzone przez mniejszości, no ale na przykład do koledzi katolickich nie wpompowywują, tak? Jest dużo koledzi i uniwersytetów katolickich, które kongres nie wpompowywuje pieniądze, także jeżeli jesteś katolikiem, no to twój koledż czy twój uniwersytet, gdzie mógłbyś czy wysyłałeś tam kogoś, no to nie dostanie tych pieniędzy. Biden zaproponował skasowanie wszystkich tych pożyczek. Ludzie, studenci, którzy brali te pożyczki, czy z prywatnych banków, które są w sumie gwarantowane przez banki federalne, no to on proponuje, to są tryliony pieniędzy. Część przez dziesiątki lat ludzie oszczędzali, płacili. No a teraz on jedną lekką ręką mówi, wszystkie stanowe koledże, uniwersytety po prostu wyzerować to i zapłacą podatnicy, tak? Czyli ktoś idzie do szkoły, uczy się za darmo, no ale podatnik, który nie poszedł do szkoły, zapłaci za tą szkołę. No czy to jest sprawiedliwość? No nie jest sprawiedliwość, to jest po prostu socjalizm. Zabrać jednemu, dać drugiemu. Ci młodzi ludzie też przypuszczalnie sobie nie zdają sprawy. Oni sobie myślą, że skończyli szkołę za darmo, no ale za pół roku pójdą do pracy, no to będą płacili 40 czy 50 czy 60% z tej swojej pensji. Także naprawdę trzeba być kretynem, żeby wierzyć w te rzeczy za darmo, tak? No, prędzej czy później ktoś zabierze. Tyle tylko, że najgorsze jest to, że najbardziej się na tym bogacą urzędnicy, politycy, profesorowie, wszyscy ci, co pilnują tego całego bałaganu, bo za darmo nic nie ma. Tyle tylko, że ten nawis organizacyjny po prostu jest tak duży, że ta grupka 20% społeczeństwa uwielbia to, a cała reszta jest po prostu niewolnikami. No i on tłumaczy, że Biden tłumaczy, że uczelnie będą za darmo dla wszystkich, którzy zarabiają poniżej 125 tysięcy. Były prezydent, i ten prezydent z Nowego Orleanu, który dostał 160 milionów i pożyczka została skasowana, no to on powiedział, że Trump skasował 60 milionów, a poprzednia administracja, czyli Obama i Biden, nie skasował, tak? Także, że Biden mówi o socjalizmie, a Trump wprowadza socjalizm. No, Trump chce wyciągnąć czarnych, żeby jednak wciągnęli się bardziej do tego systemu
ambitnego takiego, tak? No jednak przez pracę, żeby lądowali na wyższych pozycjach. Były wiceprezydent Biden przez ostatnie parę tygodni, no to miał parę takich spotkań internetowych, właśnie bardzo często z koledżami, z uniwersytetami, które nauczają czarnych, no i oczywiście miał parę konferencji z czerwonymi świniami z Hollywood. Także on wie do kogo się zwracać. Kamala Harris, no to ona była absolwentką z Uniwersytetu Howard, czyli też historycznie czarnego uniwersytetu. No i było, jest pierwszą niby czarną kobietą jako kandydatka na wiceprezydentkę. Ona odwiedzała bardzo dużo tych koledży historycznie czarnych koledzi i na Florydzie, i w Karolinie. No i tłumaczyła wszystkim tym studentom, wszystkim tym absolwentom, mówią: głosujcie, no bo oni znają waszą siłę. No, każdy powinien głosować, tyle tylko, że powinien się zastanowić się, za czym się głosuje. Jeżeli Polak głosuje w Ameryce w 2020 roku za Bidenem i za socjalizmem, no to trzeba powiedzieć, jest kretynem. Dinesh D'Souza, który mówi, że jeżeli ludzie z Indii głosują za socjalistą i za Bidenem i że są idiotami, no to są faktycznie idiotami. W przyszły wtorek, za 8 dni, nie głosuj za socjalizmem. Nie po to przyjechałeś, nie po to płacisz podatki, nie po to budujesz Amerykę, wolną Amerykę, żeby doprowadzić do konfiskaty broni, żeby doprowadzić do likwidacji kościołów, żeby opodatkować ludzi, żeby po prostu padli. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Dziękuję i serdecznie polecam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, trzeba zatrzymać socjalizm, trzeba Poland for Trump, Polska dla Trumpa.